Witajcie, czołgiści! Przed wami nowa część Szalonych Eksperymentów. Ten odcinek jest całkowicie poświęcony pojazdom kołowym w naszej grze. Jedziemy! Jeden z naszych widzów zadał następujące pytanie. Czy po włączeniu szybkiego trybu zwiększa się moc silnika? Odpowiemy na nie przy pomocy niemieckiego niszczyciela Rheinmetall Borsig Waffentrager. Jeśli moc silnika się zwiększa, to pojazd kołowy zdoła szybciej pchać niszczyciel. Na potrzeby eksperymentu wzięliśmy 12 czołgów lekkich z identycznymi załogami, modułami i wyposażeniem. Następnie postawiliśmy je obok niemieckich niszczycieli. Krzyknęliśmy: do biegu, gotowi, start! I przystąpiliśmy do testu. Czołgi z zielonym znacznikiem jechały w trybie szybkim, a czerwone w manewrowym. Wynik sami widzicie. Mimo że zieloni zaczęli nieco później, to i tak wysunęli się naprzód. W drugim doświadczeniu sprawdziliśmy następującą teorię. Wiele osób zauważyło, że po zniszczeniu czołgu kołowego jego wrak jeszcze jakiś czas się porusza. Pytanie brzmi, czy taki rozbity czołg może kogoś jeszcze zniszczyć taranem? I komu wtedy gra zaliczy fraga? Aby odpowiedzieć na to pytanie, nasi eksperci wsiedli do swoich EBR-ów 105 i T1, a następnie pomknęli na malinowkę. Zabrali też ze sobą FV-kę 4005, żeby było z czego strzelać. Czołg nabiera szybko kości, armata wypala, ale wynik okazuje się niejednoznaczny, bo strzał był nieco spóźniony. Druga próba też nie zakończyła się sukcesem, ale za trzecim razem nasi eksperci zrobili niezłe show. Cel wybucha i zabiera ze sobą T1, ale fraga niestety nie dostał nikt. Sukces doświadczenia potwierdził kolejny wrak pojazdu kołowego, który tym razem skasował aż 4 niewielkie czołgi, choć i tak nie dostał ani jednego fraga. A szkoda. Teraz wszyscy już wiemy, że wrak czołgu kołowego może zniszczyć wroga, ale fraga nie zdobędzie. Bądźcie więc ostrożni, gdy strzelacie w takie wozy, które mkną w waszą stronę. Tymczasem ten odcinek Szalonych Eksperymentów dobiega już końca. Pamiętajcie też, aby pod filmem dać kciuka w górę i subskrybować nasz kanał. Do zobaczenia!